Dzień dobry, Daszbur. Znajdujemy się przy Dębie Bartku, przy symbolu naszej szkoły. I właśnie z tego miejsca chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na obejrzenie krótkiego filmiku na temat samorządu szkolnego oraz ekologicznym funkcjonowaniu Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Aktualnie znajdujemy się w naszej internackiej stołówce. Jednym z działań, które miały poprawić proekologiczność naszej szkoły, była zamiana woreczków plastikowych na woreczki papierowe. Właśnie taka mała zmiana zmniejszyła wytwarzanie plastiku w naszej szkole na bardzo dużą skalę. W szkole znajduje się również jeden z dwóch automatów do wody. Na przerwie każdy uczeń może podejść i napić się wody. Kolejną zmianą będzie zamiana kubków plastikowych na kubki biodegradowalne, tak aby automat spełnił swoje zadania. Na początku tego roku szkolnego podjęliśmy działania z ochrony środowiska. Zgrabiliśmy wszystkie liście spod kasztanowców i zutylizowaliśmy je, tak aby w tym roku nie pojawiła się gradacja śrutówka kasztanosowiaczka. Pomagamy również naszym przyjaciołom ze Związku Harcerstwa Polskiego. Udostępniliśmy im teren naszej szkoły, tak aby mogli przebiwakować trasę dokąd? Do Ciechot. Tak, a jak Wam się podoba w naszej przepięknej szkole? Jest tutaj super zielono, pięknie, macie śliczne ptaki i jest tu super atmosfera. Jak widać, wszystko co eko, zielone, nastraja do dalszych działań. Ale prowadzimy również zielone lekcje dla dzieci i młodzieży. Chcemy, aby dowiedzieli się nowych zagadnień z zakresu przyrody, biologii i ochrony środowiska. A teraz wejdziemy do kolejnej sali, żeby zobaczyć ciąg dalszy naszych zielonych lekcji. Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku działa bardzo prężnie. Od samego początku roku szkolnego organizujemy takie akcje jak rykowisko, Dzień Szczęśliwości, później świąteczny kiermasz i coroczne odwiedziny Świętego Mikołaja. Następnie uroczyste zakończenie pierwszego semestru i różnego rodzaju apele z okazji Dnia Nauczyciela, świąt listopadowych czy też majowych. Organizujemy także wiosenny turniej sportowy klas oraz rozgrywki sportowe w piłce nożnej czy też w piłce siatkowej i wiele, wiele innych. Praca samorządu uczniowskiego nie jest łatwa. Ma on być pośrednikiem między uczniami, nauczycielami a dyrekcją. Dlatego dzisiaj spotykamy się po raz 12 na forum samorządów uczniowskich. Tegoroczne forum dotyczy spraw ekologii i ochrony środowiska. Bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego filmu i życzymy miłej zabawy na naszym forum.